Podział Niemiec na liczne państwa i państewka trwał od schyłku średniowiecza. Kongres Wiedeński utrzymał to rozbicie. Było mu to na rękę. Dzięki niemu w Europie zachowana była równowaga sił. Kongres Wiedeński powołał do istnienia Związek Niemiecki, którym teoretycznie kierowała Austria. Jednak jej znaczenie ciągle malało. Rosło natomiast znaczenie Prus, które rozwijały się gospodarczo. Armia pruska odzyskiwała dawną potęgę. Niemcy, podobnie jak Włosi, pragnęli zjednoczenia. I tak jak w przypadku Włoch istotną rolę odgrywał Piemont, tak w przypadku Niemiec były to Prusy. Albo Austria. Austria, stojąca na czele Związku Niemieckiego, uważała się za główne państwo Niemiec, ale tak naprawdę stanowiła zlepek narodów. Na jej niekorzyść coraz większe znaczenie odgrywały Prusy. I to właśnie za ich pośrednictwem w 1834 roku doszło do powstania Niemieckiego Związku Celnego. W jego skład weszło 18 państw niemieckich, ale państwem pominiętym została Austria. Jej pozycja więc słabła coraz bardziej. Proces zjednoczenia Niemiec przyspieszył jeszcze bardziej, gdy królem Prus został Wilhelm I, a rok później kanclerzem został Otto von Bismarck. Kanclerz, czyli taki premier. Jaki pomysł na zjednoczenie miał Bismarck? Granice Prus po traktacie wiedeńskim nie sprzyjają zdrowemu życiu państwowemu. Wielkich zagadnień chwili nie rozstrzyga się za pomocą mów czy postanowień większości, lecz żelazem i krwią. Tak mówił Otto von Bismarck w parlamencie w 1862 roku. Koncepcja zjednoczenia Ottona była jasna. To wszystko będzie możliwe dzięki po prostu wojnie. I jak pomyślał, tak zrobił. Zjednoczenie Niemiec nastąpiło w wyniku trzech wojen wygranych przez Prusy. Pierwszy z tych konfliktów wybuchł pomiędzy Prusami a Danią. O co tu poszło? A o to, że w księstwach Szlezwig i Holsztyn, zamieszkiwanych częściowo przez Niemców, rządzili królowie z Danii. Spór wybuchł w 1864 roku. Połączone siły Prus i Austrii pokonały Duńczyków. Zwycięzcy podzielili pomiędzy siebie zdobyte ziemie. A to doprowadziło do drugiego konfliktu pomiędzy Prusami a Austrią w 1866 roku. Po stronie Austrii opowiedziały się państewka leżące na jej północno-zachodniej granicy. Między innymi była to Bawaria czy Saksonia. Ale Prusy miały poparcie większości członków Związku Niemieckiego oraz Włoch. Tak, tych Włoch, które wtedy były już prawie na końcowym etapie jednoczenia. Do decydującej bitwy doszło latem, w lipcu 1866 roku pod Sadową, w Czechach. Austria musiała pogodzić się z porażką. W wyniku tej bitwy Austria musiała się zgodzić na rozwiązanie Związku Niemieckiego, co wiązało się z utratą wpływów austriackich w państwach niemieckich. Z drugiej jednak strony, likwidacja Związku Niemieckiego pozwoliła Bismarckowi na częściowe zjednoczenie Niemiec. Austrii się oberwało i to dosłownie, bo oprócz utraty wpływów w państwach niemieckich utraciła także Wenecję, którą Włosi sobie przygarnęli po wspomnianej bitwie. Bitwa pod Sadową miała też inne skutki. W 1867 roku utworzony został Związek Północno-Niemiecki. Na jego czele stał dziedziczny król pruski. Związek miał też swoją konstytucję. W skład tego związku wchodziły wszystkie państwa północnych Niemiec, a z tymi południowymi współpracowały w sprawach wojskowych i gospodarczych. Nowy twór dotyczył też samej Austrii, bo w tym samym roku, 1867, powstały Austro-Węgry. Po klęsce Austrii w wojnie z Prusami narody zamieszkujące Cesarstwo Austriackie coraz głośniej domagały się autonomii.
Władze w Wiedniu przyznały niezależność tylko Węgrom. W 1867 roku powstało Królestwo Węgierskie, którego królem został cesarz austriacki. Wspólny dla Węgier i Austrii pozostawały armia, polityka zagraniczna oraz skarb. Odrębne były parlament i rząd. Monarchię austro-węgierską powszechnie nazywano Austro-Węgrami. Powstanie Austro-Węgier jest jednym ze skutków jednoczenia się Niemiec i Włoch. No dobrze, ale powiedzieliśmy sobie, że do zjednoczenia Niemiec doszło w wyniku wygranej w trzech konfliktach. Trzeci konflikt wybuchł pomiędzy Prusami a Francją. Jak do tego doszło? Podstępem. Bismarck opublikował w prasie depeszę od króla Prus. 13 lipca 1870 roku król Prus Wilhelm I wysłał z Bad Ems niepozorną depeszę do kanclerza Ottona von Bismarcka. Informował w niej, że odbył poranną rozmowę z ambasadorem francuskim w sprawie konfliktu prusko-francuskiego wokół kandydatury do tronu hiszpańskiego. Natrętny dyplomata nieco go poirytował swoimi żądaniami, ale obie strony rozstały się bez gniewu. Tymczasem Bismarck opublikował w prasie depeszę od króla, jednakże w okrojonej i prowokacyjnej formie. Dla przeciętnego Niemca wynikało z niej, że ambasador obraził Wilhelma I. Francuzi odnieśli zaś wrażenie, że to Prusak niesłusznie zrugał ich dyplomatę. Efekt? Napoleon III się napuszył i wypowiedział Prusom wojnę. A one przecież tylko na to czekały, bo tylko wtedy Bismarck uzyskał poparcie państw południowo-niemieckich. Niemcy zjednoczyli się do walki z wspólnym wrogiem. Prusy od początku walk miały przewagę. We wrześniu 1870 roku, po kapitulacji po bitwie pod Sedanem, do niewoli trafił sam Napoleon III. Francuzi byli oburzeni i go zdetronizowali. Niemcy oblegali Paryż. Francuzi musieli skapitulować. Pod koniec stycznia 1871 roku zawarto zawieszenie broni. Alzacja i część Lotaryngii, o której będzie jeszcze głośno po I wojnie światowej, trafiła do Prus. Dodatkowo Francja musiała zapłacić Prusom ogromne kontrybucje, czyli takie odszkodowania wojenne, w wysokości 5 miliardów franków w złocie. Pokój został podpisany dopiero w maju 1871 roku we Frankfurcie nad Menem. W międzyczasie, 18 stycznia 1871 roku w Wersalu ogłoszono powstanie Cesarstwa Niemieckiego, inaczej zwanego II Rzeszą Niemiecką. Cesarzem został Wilhelm I, a kanclerzem Otto von Bismarck.